już trzecie kolenie producentów muzycznych dobiegają końca. Dzisiaj piąty dzień, czyli tak naprawdę finał naszych tutaj spotkań, naszej wspólnej nauki, naszej wspólnej praktyki. Powstało, myślę, z dobrych 40 tracków do tej pory i pewnie dzisiaj usłyszymy kolejne wieczorem, więc może dobijemy do 50. Myślę, że to jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o ilość skończonych, liczbę skończonych tracków. Wczorajszy pierwszy dzień rozruchowy, bardzo ciekawy wprowadzenie do warsztatów, do Abletona, pierwsze feedback session, pierwsze skończenie tracka, teraz tylko złapać wiatr w żagle i kontynuować. Nauczyłem się kreatywnej pracy z samplami nagranymi na obiekcie, stukanie szklanek, talerzy, cokolwiek, co możemy za pomocą rekordera zamieścić. Z tych sampli mieliśmy stworzyć kawałek. No i bardzo było to kreatywne podejście do muzyki, co bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podoba. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby przyspieszyć swoje workflow, bo do tej pory zrobienie jednego utworu zajmowało mi nawet miesiąc i bardzo dużo kombinowałam, a dzięki pomocy właśnie Michała i Filipa udało mi się skończyć track w 3 dni, co jest dla mnie ogromnym sukcesem. To, że na koloniach przebywam wśród innych producentów, daje bardzo dużo, przede wszystkim dzięki sesjom feedbacku, które mamy wieczorem, bo mogę swój utwór zaprezentować właśnie innym producentom i usłyszeć jakby ich opinie na ten temat i dzięki temu mam wrażenie, że to znacznie przyspiesza mój rozwój i to, że te utwory stają się coraz lepsze. Bardzo cieszę się, że tutaj jestem, bo okazuje się, że jednak jest więcej ludzi takich jak ja. Bardzo mi się wczoraj podobało. Wykłady były takie, z których naprawdę mogłem wyciągnąć nowe rzeczy do swojego workflow i do jakby swojego procesu twórczego. I starałem się to przekuć we wczorajszą pracę i mam nadzieję, że to było ją słychać, więc jestem gotowy na kolejne wyzwania. Jestem trzeci raz na koloniach, bardzo mi się to podoba z jednego powodu. Tu przyjeżdżają same nerdy techno i muzyki elektronicznej, z którymi można pogadać o wszystkim. Naszymi głównymi tematami przy stole nie jest jakieś tam kobiety albo pieniądze, tylko kompresory, efekty, syntezatory i wszystko, co wokół tego się kręci. Co mi pomoże w mojej pracy, czego się tutaj nauczyłem? Troszkę ciężko mi wybrać taką jedną rzecz, bo tak naprawdę siedząc na tych wszystkich wykładach, które obejmowały bardzo szeroki zakres, bo od gdzieś tam podstaw produkcji, tworzenia pomysłów, po aranżację i miks, to właściwie z każdego z tych wykładów wypisałem sobie jakąś tam listę notatek całą, różnych takich pomysłów na przyszłość do studia. No i teraz jak przyjadę, będę to porządkował, no i starał się wdrażać te wszystkie ciekawe pomysły.